tego nie zobaczymy. Witam Państwa na konferencji pod tytułem Tworzy Dzieci Instagram, którego wykonawcami będą kapela Stokłoka Profesorka oraz Kotelina. Kapela Retro powstała w 2018 roku z inicjatywy czterech muzyków. Początkowo miała być małym zespołem artystycznym, jednak z biegiem czasu skład osobowy i instrumentalny się zmienił. Dziś gra 9 osób na różnych instrumentach. Kapela Retro ma na swoim koncie pierwsze miejsce w przeglądzie kapel ludowych jako relacji w 2019 roku i pierwsze miejsce w przeglądzie w grudniu 2021 roku oraz pierwsze miejsce w sierpniowym przeglądzie kapel i zespołów ludowych w 2021 roku oraz pierwsze miejsce w przeglądzie kapel ludowych jako relacji w 2022 roku, a także występy na różnych festiwalach i imprezach publicznościowych. Od stycznia 2022 roku zespół działaczy Sobolskich Ośrodków Kultury. Kapela, jak sama nazwa wskazuje, gra w przeważającej większości kulturowej retro, w każdym stylu muzycznym, począwszy od klasyki poprzez muzykę instrumentalną amerykańską, aż po piosenki ludowe. Są tu piosenki świąteczne z okresu dwudziestolecia międzywojennego z lat 50., 60., 70., aż po bardziej współczesne sprzed lat 20. Utwory grane są na żywo, w aranżacji technika zespołu. W skład kapeli wchodzą Wojciech Wilk, trąbka śpiew, Wojciech Kuścina, trąbka saksofon altowy śpiew, Adrian Kaczorek, trąbka, Andrzej Potocki, saksofon sopranowy, saksofon tenorowy, klarnet, Eugeniusz Kogorzelski, kontrabas, Jerzy Barnik, akordeon, Tadeusz Rudzicki, gitara. Witam serdecznie na naszym spotkaniu pana Tomasza Kursa, Wielka Higieniecka. Pani Joanna Kołtusowska, Wielka Higieniecka. Pana Marcina Kołtusowska, Wielka pana Krzysztofa Marcinicza, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Polskiego. Dyrektor Szkoły Podstawowej Wiejskiej. Pan Izabela Kotek, dyrektor Gminnego Przedszkola Wiejskiej. Pan Radek Koc, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Wiejskiej. Witam wszystkich Państwa przybyłych na ten koncert. Byli i odeszli do siebie, mądrzejsi króle owce. Po aniołach opuszczona grzęda, ojciec i matka ich wybili. W siedziesku w szopce została polska kobieta. I prędzej Bóg słońce odwoła, i prędzej świat się odstanie, iż ona odkryć zdoła, to zawiązko na siarę. Gdybym spytał Państwa, o czym zwykle śpiewamy pod choinką, odpalibyście na pewno, że ona rodzina Jezusa. I to jest prawda, gdyż większość szkoły mówi właśnie o tym. Ale na ile różnych sposobów i w ilu językach? Czy zauważyliście kiedyś, że każda kolęda ma inny nastrój, a betlejemska stajenka była opisywana z bardzo różnych punktów widzenia? Dzisiejszy koncert rozpocznie modlitwę Błogosławą Dzień Jeden Drogi. Jest to piosenka napisana przez Seweryna Krajewskiego i Krzysztofa Dziechowskiego. Jerzy Kosela, współzałożyciel Cytronu Gitarę, poprosił Dziechowskiego o napisanie świątecznej piosenki tymi słowami. Napisz świąteczną piosenkę, ale żeby było bardziej w nastroju, o klimacie, bez tych wszystkich religijnych akcesoriów. Zamyślę po sobie, było stworzone dla nas wojskie i zarazem świeckie kolejne. Przed Państwem kapela Retro z piosenką Dzień Jeden Drogi.
przepraszam, po prostu technika go dokonała. Witam serdecznie, witam serdecznie, przybyłem na spotkanie, na koncert proboszcza parafii Centrum Radzieckie. Jest w Boże Narodzenie. Przybyliście do Kajenki, użaliliście się na wiejskie babsiny, któremu tak niewygodnie i zimno w dniu, a potem wysłuchaliście, jak śliczna panna śpiewa u dorosłego bodajże Jezusa. Być może trudno wam uwierzyć, że przez jeden raz tej kolędy nie wolno było śpiewać kościoła. Niektóre śpiewniki kolędowe w ogóle jej nie zabierały, mimo że od zawsze była bardzo lubiana. Uznawana była jednak za kolędę domową, którą należy śpiewać tylko w gronie najbliższych. Wydawała się bowiem za mało uroczysta i za mało poważna, a śpiewać na świętych. W końcu jednak znalazła drogę do kościołów, pokochały ją bowiem całe pokolenia Polaków. Od dawna też ruch kolęda domyśle Jezusa pojawiając się z pokoju z rozkością, do jej roli badaną te teksty o wymowie patriotycznej. Kolęda ta znana jest także poza granicami Polski. Jednak chyba najpiękniejszym przykładem wykorzystania melodii numerze Jezusa jest spektrum Apollo z 20. Patryka Świętego. Posłuchajmy teraz tego kolędy i poczujmy jej ducha. Thank you.
tych drugich było w naszej historii całkiem sporo. Dlatego też zostawimy swój ślad pieśnią Bożą Narodzeniową. Ponieważ Kolęda była pieśnią bardzo domową, związaną z dobrymi wspomnieniami z najbliższymi ludźmi, stawała się odpowiednikiem wszystkich prosek. Pisali ją rozmaici autorzy, znani z nazwiska lub anonimowych. Także współcześni autorzy chętnie kontaktują piosenki na temat Jezusa Świątecznego. I właśnie teraz wysłuchamy takiej piosenki, takiej kolędy, choć tyle żalu w nas i chyba takim programie. Wyobraźcie sobie cichą, gwieździstą noc, mniej więcej 2000 lat temu. Nie jest bardzo zimno, ale Betleja i duża miejscowość Judei, gdzie przez cały rok noce są ciepłe. Miasteczko otacza kamienista pustynia. Tylko gdzie nie widzicie, nie jechają nigdy sadcy, pylnoga, lichwo. U podnóża gór leżą żyzne pola, na których mieszkańcy uprawiają zboże, pszenicę i jeszcze. Kto wie, czy to miejsce wzięła się nazwa miasteczka. Bowiem hebrajskie Betlehem oznacza bowiem dom chleba.
Co to Was wskazuje? Obiec i puls. Jest ciemno, bardzo cicho, jak przed burzą. Ale gdyby cały świat wstrzymał na chwilę oddech, przeczuwając, że zaraz stanie się coś niezwykłego. Tę cichą, wiecistą, ciepłą noc pedagogicznej stajęce narodziło się dziesiątko Jezus. Czy tak to wyobrażali sobie autorzy jednej z najbardziej znanych kolęd na świecie? Wysłuchamy teraz kolędy cichanocy wykonania kapeli Redno. Był wrzesień 1903 roku. Do Rzeszowa przybywał nauczyciel muzyki i śpiewu profesor Kurowski. Spełnił tam zaledwie 3 lata, ale zdołał ożywić muzyczne życie Rzeszowa. Jednak my możemy kojarzyć tę osobę głównie z powodu kolędy zaśrednictwa, oddającej klimat Mazurku-Szopena. Kolęda ta ma już 110 lat, ale wciąż jest żywym świadectwem nieustającej Bożej miłości. Ujęte i na jego przyczyną wiarcie wzruszające słowa i muzyczne piękno. Kolęda zaśnie dziecinną wykonali Piotra Kielicka.
pieśni pożonarodzeniowe nazywano kapieczkami, rotułami, symfoniami, pieśniami i piosneczkami. Powstawały one w Polsce prawdopodobnie już od XIII wieku. Wtedy to przywędrowali do nas z Włoch Franciszkanie, przynosząc zwyczaj adoracji żłóbka i figurki Dzieciątka Jezus, przy których zwykło się śpiewać. Kolęda, jako określenie religijnej pieśni bożonarodzeniowej, pojawiła się dopiero w XVI wieku. Gdy się Chrystus rodzi, to kolęda uroczysta i wesoła zaraza. Każda zwrotka rozpoczyna się spokojnym chorałowym wstępem. Chorał, zwany także chorałem gregoriańskim, to tradycyjny kościelny śpiew jednogłosowy w języku angielskim, w języku łacińskim. Wysłuchajmy teraz kolejny, gdzie się Chrystus zrodzi w poraniu orkiestry Grego. Thank you.
najpierw, jak to często bywa, oznaczało coś innego niż obecnie. Kalendarze w języku łacińskim oznacza rzeczy, które mają zostać opuszczone. Starożytni Rzymianie nazywali tak pierwszy dzień każdego miesiąca. Z czasem rzymskie zwyczaje zaczęły przenikać na tereny słowiańskie. W językach słowiańskich, a więc i w polskim, słowo kolenda oznaczało początkowo upominek noworoczny. Ale także zwyczaj obchodzenia domu z dobrymi życzeniami i piosenki. Przymierzenie do Betlejem to jedna z najstarszych kolęd napisanych od razu po polsku, nie tłumaczonych z łaciny czy innych języków. Jej twórcą jest Jan Żabczyc, autor pierwszego zwrotu polskich kolęd. To cenne dzieło zostało wydane w 1630 roku pod długim tytułem Symfonie Anielskie albo Kolęda mieszkańcom dzieci od muzyki niebieskiej, wdzięczni, okrzykli na dzień narodzenia pańskiego zaśpiewania. Drugim utworem, który Państwo usłyszycie, będzie utwór Snowman. Jest to utwór australijski piosenkarki Sea. Piosenka ta została wydana w albumie Every Day is Christmas, każdego dnia jest Boże Narodzenie. Piosenka jest przykładem, jak wielu artystów z różnych krajów czuje potrzebę posiadania swoich repertuarzy utworów o tematyce świątecznej. Z drugiej strony jest też symbolem naszych czasów, gdyż została wypromowana za pośrednictwem internetowego portalu Kitwa. Przed Państwem kapela Retro w utworach Przymierzenie do Betlejem oraz Snowman. Thank you.
sobie, że drogą mnie się jakiś człowiek, przyjemny i spokojny, bo właśnie do tego muszą się tych nawiadomość. Zasłyszał gdzieś w mieście albo na szlaku prowadzącym do Betlejem, że 200 narodzi się zbawicie. Gdy dociera do stajenki, ten przyjaciel, jakiego ogarnia, jest nieopisany z tym imieniem. Zachwyca się i wzrusza do tej leżącej w głowie małej miłości, która przecież jest Bogiem. Teraz przed nami Piotr Wilde, Boże, małej miłości.
Maria przyjąć wiersz. To piosenka nierozłącznie związana z Bożym Narodzeniem. Wykonywana jest tam już prawie od 30 lat. Jako pierwszy zaśpiewał ją publicznie chrześcijański artysta Michael English. Autor słucha tej piosenki, Mark Lowry, wybrany przez dziennikarza czasami piosenki, powiedział: próbowałem tylko wyrazić niezgodne słowa. Zacząłem myśleć o pytaniach, które mógłbym zadać, gdybym usiadł i napił się prawo z Marią. Jak to było wykonywać Boga? Co wiedziałaś? Czego nie wiedziałaś? W utworze nie ma odpowiedzi na żadne z tych pytań. Zamiast tego tekst poetycko zachęca słuchacza do kontemplacji relacji między Marią a jej nowonarodzonym synem. W utworze Mary i Juno posłuchajmy trochę filmu. Świąt Bożego Narodzenia jest piosenka Shakey Stevensa Merry Christmas.
Autor piosenki skupił się na zachowaniu prostego klimatu, wesołskiej zabawy i czerpania przyjemności ze wspólnie spędzonego czasu za każdym. Przed Państwem kapelarka.
teraz na chwilę do Polskich Konwent, które są niepokorzone w swoim klimacie, w warstwie tekstowej oraz przestrzeni. Polega wieśliczna Panna, przepełniona z macierzyńską miłością, czułością, oraz swoim szczególnym odrzewnikiem, jak to uważa każda matka nadrobiła jego dziecka. Polędzie tej Jezus nazywany zwolnym krateczkiem, wdzięcznym syneczkiem, miłości prowadzeniem pewną drogą przyśliczni Lubinę. Na koniec jednak słyszymy, że jest Bogiem zcielony, nigdy nie zmierzony. Żebyśmy przypadkiem nie zapomnieli, że to niezwykłemu dzieciątku śpiewana jest matka Usanka, lecz Syna Boże. Przed Państwem to w piłku wyśliczna Pani. To świąteczna piosenka napisana przez John'ego Marksa i nagrana przez Rebel Lee,
Typowy produkt anglosaskiego przemysłu muzycznego, obliczony raczej na zdobycie łatwiej popularności niż poważne potraktowanie tematu Bożego Narodzenia. Autorzy i wykonawczyni osiągnęli zamierzony cel, gdyż krótko ten cieszy się ogromną popularnością, zdobywając liczne nagrody. Piosenka została wykorzystana również w znanej kolegi Kevin Santo. Na koniec usłyszymy kolejne wypowiedzi. Bóg zdecydował się przyjść na świat. Porzucił szczęśliwość niebios i przyjął ludzki los, wiedząc, że czeka go ucierpienie i śmierć. Ale wziął na siebie ten ciężar, żeby przynieść nam prawdę o Bogu Ojcu i odkupić nasze ludzkie dni. Kolenda ta powstała przed 1790 rokiem i pierwotnym oświadczeniem wieści o Narodzeniu Pańskim. Słowa do niej napisał Franciszek Karpiński. Nieznany natomiast jest autor muzyki. W ostatnich słowach kolendy autor zwraca się do Jezusa z prośbą, by zechciał błogosławić naszą ojczyznę. Dzieje się to w czasie rozbioru, gdy Polska przestawała istnieć na mapach Europy. Tym samym kolenda dla Polaków zawsze miała wyjątkowe znaczenie. Śpiewano to wyjątkowo uroczyście i z wyjątkową powagą. Jak wielkie miała znaczenie, świadczy o tym choćby fakt, że jej słowa nie dawały spokoju cenzorom. Słowo ojczyzna kłuło w oczy cenzorów tak bardzo, że zamieniali jej duch na krainę. Przed Państwem kapela Rebeka.
chcielibyśmy teraz zaprosić do nas Piotra. I razem z Piotrem oraz z Państwem chcielibyśmy odebrać i zaśpiewać bardzo piękną kolędę. Znamy wszystko. Bóg się Piotr. Bardziej żywą, prawda? Ponieważ to, co Państwo dzisiaj pokazali nam,
to, że te kolejne, które znamy, są bardzo, bardzo pewne wyjścia i można je grać na takich instrumentach i wnoszą nasze wyjście radość i posłużycie to. W związku z tym narodzeniem to już mój pan miał z góry, więc Państwo bardzo na ten powtarzam to samo, żebyśmy byli blisko siebie, blisko Jezusa. Natomiast chcę uczarować bardzo, bardzo brawo, bo powiem za Maryję i Józefa. Maryja, ale to jest ona, to nasz pan. My na miękki chodzimy na twardy krzesło, kiedy podziwiamy Panie Józefa Jezusa. Dziękuję bardzo Państwu. Myślę, że to nie był myślę, że to jest pierwszy raz, ale nie ostatni. Mam nadzieję, że nawiążemy współpracę. Wszystkiego dobrego, niech święta trwają w nas, bo święta nie są czasem, tylko są relacjami i relacje będą dobre. Wspólnie odśpiewajmy wśród naszych dzieci i będziemy łamać się na drugą wojnę. Nasza gmina rozwija się w szybkim tempie, stając się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do życia i pracy. Chcielibyśmy również wyrazić wdzięczność za Pańskie i ustające zaangażowanie w różne działania na rzecz mieszkańców.
Państwa otwartość na potrzeby i sugestie społeczne jest dla nas inspiracją i motywacją, aby działać do dobra naszej gminy. Jesteśmy przekonani, że pochwała przywództwa nasza gmina będzie nadal rozwijać się w pozytywnym kierunku i będzie coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do życia dla naszych mieszkańców. Jeszcze raz dziękujemy za Państwa ciężką pracę, zaangażowanie i oddanie w służbie naszej społeczności. I wspólnie odśpiewajmy 100 razy na raz. Ja bym chyba nie pójdzie na torcie. Mieszkańcy, zrobię to, co będzie dalej.